Cześć, siemano. Witajcie ponownie. Słuchajcie, witam was w serii Kombinat Realny Golisze w Farmingu 19. A w dzisiejszym odcinku, kochani, zajmiemy się orką po oborniku. Także, kochani, bez zbędnego przedłużania zasiadamy sobie do naszego pięknego MF-a. I lecimy, słuchajcie, z tematem, bo orki jest naprawdę sporo. Także orka już wiecie, typowo zimowa, nie? Także, kochani, zapraszam was wszystkich do oglądania. Dziękuję za też liczną tej subskrypcję. 425 bodajże, jak się nie mylę. Live'a nie ma, słuchajcie, i nie będzie na razie z racji spraw prywatnych. Mam nadzieję, że kochani to wybaczycie, ale postaram się to nadrobić, słuchajcie, no, odcinkami. Także lecimy sobie tutaj, położymy trochę dzisiaj. Może nie będę tyle gadał, słuchajcie, z racji tego, że u mnie też mieszkanie jest na Harlider i hałas, także mam nadzieję, że kochani ogarniemy temat dzisiaj, choć trochę z orką. Także fajnie, słuchajcie, zapraszam was do oglądania, oczywiście wstawię ten filmik w nocy, ponieważ w dzień byłem po prostu zajęty, tak? Także spoko. Także okej, słuchajcie. I oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do oglądania, kochani. Także fajnie. Ogólnie MF to jest nowy nabytek, słuchajcie, na poprzednim live żeśmy rozrzucali obornik właśnie na tym polu tutaj. Także kombinat rolny Goliszew jak najbardziej dzisiaj, słuchajcie, tutaj pasuje. Oczywiście, słuchajcie, nagrywam ten film w nocy i w piątek o 9, słuchajcie, będzie odcineczek wleci z serii Od Bizona do Lekcjona, tak? Oczywiście w Farmingu 22. Co prawda mały ten pług, no ale wiecie, co my tutaj możemy zdziałać, nie? Ogólnie to jest, słuchajcie, pług i pewnie go kupimy z czasem. Jak się nie mylę, nie? Podobny jest Kvernelanda, nie? Podobny jest Kvernelanda właśnie w Farmingu 22. Kupiliśmy go na promocji. Także tam, słuchajcie, też na pewno będzie jakaś orka, coś tego typu, nie? A dzisiaj sobie w Farmingu jeszcze 19 położymy, kochani. Może niedługo, może to nie będzie zbytnio długi odcinek za specjalnie, ale to zawsze coś, kochani. Zawsze coś tam będziecie mogli sobie pooglądać. Także spoko, lecimy sobie z orką. Orki jeszcze nie było, słuchajcie, chyba nie była chyba na tej serii orka, nie? Także teraz, słuchajcie, nadeszła wiekopomna chwila, żeby tą orkę zacząć. Zestaw też w miarę, myślę, może nie duży, ale słuchajcie, no coś tam zawsze się założy, nie? A to jest gruby kawał. Także no, ogarniemy temat, myślę, słuchajcie. Mam nadzieję, słuchajcie, że to się wszystko nagra, bo ostatnio mój komputer płata figle. I to się wszystko, słuchajcie, ogarnie, nie? Także spoko.
Także tą orkę, słuchajcie, trzeba skończyć, no i postanowiłem, że wiecie, live był, ale się nie zapisał, więc nagram odcineczek po prostu z orki, nie? Ojej, wysiadłem w ściółkę, słuchajcie. Przypadkowo. I ogień. Wiecie, ten MF to tak naprawdę on tutaj nie czuje tych pługów, nie? Bo to jest 250 koni ponad. Miał być ogólnie kabaczki team dzisiaj, słuchajcie, tutaj na serii, no niestety coś mu tam nie pykło i po prostu muszę nagrywać sam. Ale myślę, że sami też damy radę, nie? Także byle jak, słuchajcie, ale jest dobrze, nie? Także słuchajcie, sobie dzisiaj położymy jutro. Jutro, tak jak zapowiadałem, będzie właśnie w piątek odcinek właśnie z serii, słuchajcie, od Bizona do Leksiona w farmingu tym 22. No i zobaczymy, słuchajcie, co tam jeszcze uda się nagrać. Pewnie będzie prasowanie słomy, słuchajcie, na serii od Ara do Hektara, tak? Także spoko. Sobie słuchajcie, położymy trochę dzisiaj, jeszcze wrzucę może ten odcinek dziś. Nie wiem, czy dziś słuchajcie wrzucę, ale postaram się to ogarnąć oczywiście. Nawet to słuchajcie szybko idzie w miarę, no. Tam coś dla właśnie dla Erika, słuchajcie, ten panel IC nie działa, nie wiem o co chodzi. Także no, pewne problemy są, nie powiem. Ale damy radę, słuchajcie, coś tam położymy, nie no. Co to będzie zasiane? Prawdopodobnie, słuchajcie, będzie to albo pszenica, albo kukurydza na wiosnę. Jeszcze nie wiem, słuchajcie, co. Zobaczymy w trakcie. Także albo to, słuchajcie, no. Wiecie, jeszcze tutaj hodowli krów naprawdę nie zacząłem, nie? Także tutaj już trzeba po prostu przyspieszyć z robotą, bo naprawdę tutaj na PGR śliwno mam krowy, świnie, owce, konie, kury. Od Ara do Hektara już zaczęliśmy chować krówki, a tutaj jeszcze, słuchajcie, nic, no. Mimo, że ta seria jest dłużej, to słuchajcie, nie wiem czemu po prostu. Tutaj trzeba się dorobić, nie? Także, no tutaj obornik ten tak czy siak trzeba zaorać, nie? No to wiecie, bo on, słuchajcie, przeminiemy czas, to on i tak potem zniknie, nie? I nie będzie jako nawożenie, nie? Tutaj możemy, słuchajcie, sobie zobaczyć pH i azot, nie? No to tutaj tak średnio, no, czyli jeszcze nawozu trzeba byłoby, słuchajcie, dokoptować, nie? Albo gnojowicy jakiś rozlać, no ale że gnojowicy, słuchajcie, nie mamy. No to trzeba, słuchajcie, zrobić to inaczej.
Czekajcie, tutaj. No dobra, ta nawigacja jest, słuchajcie, że udało mi się ją ogarnąć. Właśnie, bo były z nią początkowo problemy, jak się brałem za ochrę na PG w Śliwno. Teraz już po prostu wiem, jak to ogarnąć. Także to też jest fajny temat, bo jeden z kanałów właśnie mi tutaj stały widz powiedział, jak to wszystko, słuchajcie, ogarnąć. Także fajnie, fajnie. Także Masejek sobie tutaj w pługu dzisiaj, słuchajcie, działa elegancko. A jeszcze, słuchajcie, trzeba byłoby się wziąć, wiecie za co? Za kukurydzę na kiszonkę właśnie w serii od ara do hektara, bo tam, słuchajcie, już też jest ta kukurydza właśnie dojrzała, nie? Także nie wiem, kto tam będzie, słuchajcie, pomagał jeszcze, jak to ogarnąć na odcinku czy na live'ie. Zobaczymy, że tak powiem. Być może jeszcze nawet sam będę kosił, no. No ten... Że tak powiem, jeden z widzów, tutaj już nie będę wymienił, kto ma te problemy, słuchajcie, z modami właśnie, coś tam mu nie trybi, kurde, ostatnio. Ostatnio, słuchajcie, działałem na PG w Śliwno, właśnie, kurczę, i tam był z kanału widz Valentino, nie? U niego dziwo jakoś, wiecie co, wszystko fajnie śmigało. Także no... Także, no wiecie, jak to jest, nie? Za dużo gadania to nie będzie, słuchajcie, bo raz, że po nocy nagrywam, dwa, że zmęczony jestem tak po całym dniu roboty, że tak powiem. Także tutaj chyba ciągle o tym samym nie będę mówił, nie, że w kwestii orki, bo orkę trzeba zrobić jeszcze. Mamy, słuchajcie, do skoszenia soję, prawie dojrzałą. Także będą jeszcze żniwa soi. Ale nie wiem, słuchajcie, czy to nagrywać na odcinku, czy nie. Jeśli możecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Czy mam jeszcze nagrać, słuchajcie, żniwa soi? Bo naprawdę nie wiem. Ogólnie łąkę bym jeszcze raz skosił, słuchajcie, jesienią, no nie wiem. Może na siano kiszonkę, no to z tych sianokosów to było odcinków sporo, ze zgrabiania, skoszenia, z przewracania, z belowania, z prasowania, także no tutaj live odcinki, że tak powiem, to już wiecie, się przejadło trochę, nie? No i na zimę, słuchajcie, trzeba by było właśnie tutaj w kombinacie naszym, że tak powiem, rolnym zaorać. No wiadomo, że ten pług nie jest wydajny, no ale co zrobić? Czasem się dorobimy większego, ale Masej bardzo mi się podoba, słuchajcie, nowy nabytek, 4,2 motogodziny przepracował z nami, tyle, że przy oborniku, także Masej, konkretna rzecz. Oczywiście w kredycie, no jakby nie inaczej, nie. Także wiecie, o co chodzi. Oczywiście pola będziemy musieli, słuchajcie, dokupić. Dojdzie tutaj kilka kawałków. Ogólnie jest ten błąd wysypywania na mapie, ale już, słuchajcie, to jest ogarnięte. Także to, wiecie, no trzeba z tym żyć po prostu. Nie, ktoś tą mapę robił i naprawdę taki krytyczny błąd
odwalił, że tak powiem, no. Wiecie, mapa jest konkretna, fajna, kozacka, a tu taki błąd, no. Także tutaj ogarniemy temat właśnie, no mozolne prace, nie powiem, ale też trzeba wykonywać. Od serii właśnie, na serii właśnie tam od Bizona do Lexiona mamy, słuchajcie, kurczę, jeszcze mozolniejszą chyba pracę, nie? Tam wałowanie te zboże, bo tam soję też zasieliśmy i kurczę, że tak powiem, to nawieźliśmy, zasieliśmy soję, nie? Ale no, to tam też jest mozolne takie trochę. Także no, i takie coś trzeba, słuchajcie, w farmingu wykonywać. Także spoko. Także jeszcze, słuchajcie, niedługo ruszy hodowla bydła, oczywiście, właśnie tutaj na Goliszewie. No w tym sezonie, słuchajcie, musimy to ogarnąć, nie? Bo to już jest drugi sezon na tej mapie. Także no, trzeba by było jeszcze silos postawić, to na pewno, słuchajcie, też koło, gdzieś tam koło krów, nie? Na kiszonkę. Będziemy, słuchajcie, się rozwijać, bo kredyty mamy trochę do spłaty, to trzeba byłoby na pewno ogarnąć. Ale słuchajcie, jak pójdziemy w soję, w produkcję mleczną, roślinną, myślę, że ogarniemy, słuchajcie, temat na pewno. Tutaj wiecie, nie to, że PGR, że tam trzeba się dorabiać naprawdę x czasu, nie?
Mamy 20 minutę odcinka, słuchajcie. Także no już z główki. Troszkę sobie... Może nie będzie to, mówię, zbyt długi odcinek, ale po prostu, żeby dać dla was znać, że żyjemy. Także no, mimo nie ma live'ów, to są odcinki, także no, coś z jednego. Sobie, że tak powiem, troszkę poorzemy. Tutaj musimy, słuchajcie, na sąsiada wjechać, bo ciężko się zawracać, także no wiecie. Ale te pole ogólnie będzie pewnie nasze, wiecie? Także tutaj no... Te pole będzie nasze, także myślę, że nawet chyba je złączymy, nie? Pomimo tej drzew. Pomimo, że drzewa rosną, to jeżeli się kupi, jak najbardziej, słuchajcie, to się ogarnie. Także spoko.
20 minut odcinka, 25 kochani, także zaraz, myślę, że do pół godzinki jakoś tak podziałamy i myślę, że będzie spokojnie, taki krótki odcineczek dzisiaj. Nie ma co, słuchajcie, siedzieć zbyt długo, bo jest już po 23 chyba nawet. Czy drugiej, nie, drugiej. Także no. No trudno, że... no trudno, słuchajcie, że Eryka dziś nie ma, no. Miał grać z nami, a jednak... A jednak nie by szło. No szkoda, szkoda. Także tutaj, słuchajcie, ogarniemy sobie ten skrajniaczek od razu. No te takie, wiecie, zagwozdki tutaj, zagajniki, to jednak dodają klimatu, nie? Mapie, no. Tylko, że ten, szkoda, że ten duży taki kategoryczny błąd posiada ta mapa, no. Tak mówię, mapka spoko, no, ale to wysypywanie to... Nie wiem, czy to będę musiał ogarnąć sam jakoś, czy ktoś mi to pomoże, zobaczymy. Thank you.
mocno trzymam twoje ręce. Myślę o tobie, chciałbym jeszcze więcej. I tak w realu spotykać się na co dzień, pisać historię, bo ona jest o tobie. Na koniec świata tylko ciebie zabrać chcę. Na koniec świata wiem, że spełni się mój sen. Na koniec świata tylko ciebie zabrać chcę. Na koniec świata choć na jeden drugi dzień. Także kochani, będę się z wami żegnał. W dzisiejszym to filmie to wszystko, słuchajcie, także siemaneczko, do następnego strzałeczka, cześć!